Siemankołowcy. Kolejna zasiadka, 72 godziny. Może już będę zanudzał tymi filmami z łowiska, ale tak, z kolejny raz łowisko Okoń. Wrześniowa zasiadka. Stanowisko jedno z najlepszych mi się wydaje na tą porę roku. Mianowicie ostatnie stanowisko, czyli 53. I cóż, no w dzisiejszym filmie postaram się pokazać naprawdę takie już konkrety, nie będę tam owijał. Pokażę, na co łowię. Myślę, że pierwsze rybki będę pokazywał, jeśli będę mniejszych ryb postaram się nie pokazywać, po prostu te większe, szybkie hole. Przez te 72 godziny mam nadzieję, że coś złapiemy. Jesteśmy właśnie już w Janówku pierwszym, czyli za chwilę będzie łowisko Okoń. No i nic, zapraszam. Mam nadzieję, że będzie się podobać. Jak się będzie podobać, pamiętajcie, na koniec łapka w górę. Komentarze też mile widziane, na każdy postaram się odpowiedzieć, jak jakieś pytania będziecie mieli. Wspomnę, że ja dzisiaj jadę sam. Miałem jechać z Pawełkiem, niestety Pawełka, praca nie pozwoliła mu dzisiaj przyjechać. Także, no niestety, sam dzisiaj połowię przez 3 dni, mamy czwartek, do niedzieli zostajemy do wieczora. Za chwilę się rozbijam, dojeżdżam, rozbijam się i zaczynamy działać. Szybkie sypanko, zaczynamy od nocy. Także jeszcze mam 2 godziny, za 2 godziny już będzie ciemno. Także będziemy się śpieszyć. Zobaczycie szybko, aby w skrócie jak się rozbijam. O, aż kamera mi uciekła. No i nic, będziemy działać. Także widzimy się w dalszej części. Elo! Jest, dochodzi do godziny 21. Przygotowujemy miksy do PV-ek. W pierwszym będzie miks na śmierdząco, czyli tu będzie dokładnie source, stick mix source'a, wymieszany z takim specjalnym też miksem, nie wiem czy to będzie widać, z Adercarpa, też pellet Energy, fajne, fajne, o smaku truskawki i łososia. I to wszystko będzie zalane jeszcze dodatkowo też Adercarpa boosterem. Tu już jest squid, octopus, black pip i truskawka. No czarny, no nie wiem co to, ale za świetny zapach. I tak jak tu widzicie, tu będzie no, taki śmierdziuszek, lekko przełamany. Tu będzie typowo na słodko, tutaj poszły też pelecik mielony, do tego drobny pelet 2 mm, truskawka. Do tego idzie prawdziwy Donald z Adercarpa, pokruszony i też wszystko będzie zalane, tylko że będzie zalane na słodko. Wszystko to wymieszamy, PV-ki przygotujemy. Jedną wędkę już zarzuciłem, dosłownie minuta minęła, już swinger mi opadł. No niestety poczekałem, podciągnąłem chwilę, no nic nie było, ale fajnie, ryba już coś się kręci. Lekko podsypałem. Też do podsypania mam tutaj pełne wiadro peletu pomieszanego z kukurydzą i jedna paczka kilogramowa sypkiej zanęty Sensasa w to, żeby troszeczkę tak zawsze taką smuszkę lekko zrobiło podczas sypania. Łowię blisko na 53, tutaj pod drzewami między 52 a 53 stanowiskiem jest jedno miejsce, drugie miejsce jest po drugiej stronie, tam jest taka kładeczka, ci co tutaj przyjeżdżają to będą wiedzieć, pod to kładko, trzecia wędka też tutaj blisko. W nocy przede wszystkim się łowi blisko, nie rzucamy daleko. No nic, kombinujemy, zrobię miksy, zakładam PV-ki, rzucam do wody, czekamy na pierwsze branie, cała noc przed nami, no i jeszcze całe 3 dni przed nami, także zaczynamy i bawimy się z tymi rybkami. Obóz w pełni rozbity. Tak jak widzicie, wszystko już przygotowane. Odbieraczek gotowy. Obie wędki zarzucone. Fajnie, światło przy wędkach. Pełen komfort. W nocy nie trzeba latać z czołówką w razie W. Mata przygotowana, woda, namiot, siedzenie, jedna wędeczka tutaj za plecami moimi, tak jak widać.
Już wszystko przygotowane. Ścieżka, wszystko jest oświetlone, fajnie. Statyw. Mam nadzieję, że będzie często używany. Jeszcze parasol został do rozłożenia, a to już jutro na spokojnie rozłożymy. Zestawy wszystkie w wodzie. Na razie tu próbujemy na pelecik, zarzuciłem na szybko na pelet. Druga wędka jest oczywiście source. Trzymam się tego source'a do końca roku, będę się trzymał. Prawa wędka jest właśnie na source'ie. Lewa wędka, metoda, koszyk 80... No koszyk, metoda 85 gram, karpiowa fajna. Dlaczego karpiowa się mówi? Dlatego, że no, jest dużo większa i, dużo większe przynęty można zmieścić niż w tych zwykłych, standardowych 25, 30 i tak dalej. Tu jest 85, ona jest troszeczkę większa, można już naprawdę na 20 kulkę spokojnie założyć, włożyć do formy i zarzucona jest troszeczkę dalej. No i czekamy. Wędki w wodzie, teraz już tylko brania i bawimy się. 23:30, pierwsza ryba na metodę. Dziwne. Rybka w podbieraku. Taki oto karpik. Niedużo, około tam 4 kilo. No ale już jest pierwsze branie, fajnie. Na to liczyłem, że właśnie przed północą jeszcze wyrobię pierwsze branie. No i udało się. Odczepiamy. No fajnie, 4 kilo. Planuję w ogóle wszystkie ryby ważyć. Zaraz wam powiem, ile ma dokładnie. Z tego względu, że chcę przez całą zasiadkę dokładnie wiedzieć, ile złowię ryb. Ile kilogramów. Także wypuszczam ją szybko. Już nie będę tego pokazywał. Zaoszczędzę baterię na lepsze hole. Ale na razie jest fajnie. Ryba miała 4,30 dokładnie. Także no, od czegoś trzeba zacząć. 4,30 na początek. Zapisujemy, będziemy notować każde kilogramy. Na za 3 dni sprawdzimy, ile tego będzie. I także czekamy dalej na kolejne branie. Już zarzucam zestaw. Padło na metodę na kulkę 12, 12 kuleczkę. Sorsa również 12 albo 14. Pojedyncza kulka. I jedziemy dalej. Mamy kolejną rybę, jeszcze przed północą. Jest pewnie jakiś karp. Również na metodę. Czy to nie będzie jakiś amur albo jesiot? Kurde, balans. I spina. Ale już była fajna, fajna, fajna. Coś się zaczyna dziać, także jest dobrze. No szkoda, kurde, było coś fajnego. Czekamy dalej. No szkoda, już drugie branie. Kurde, jestem w szoku normalnie, że na metodę znów.
gdzie tutaj rzadko łowię na metodę, tu już na metodę drugie branie z podkładki tam daleko. I to było już coś fajnego, bo to naprawdę fajnie już mi przeszło na tutaj w ogóle całą na drugą stronę, tu już mi zaczęło walczyć. Nie wiem, czy to nie był amur, bo tam właśnie pod tą kładką często sobie chodzą amury. No szkoda. Czekamy dalej. Ja już powoli kładę się spać. Pierwsza noc jest chyba 12, czy parę po 12. Właśnie zbieram się powolutku do łóżeczka. Jeszcze coś tam sobie obejrzę na YouTubie i... No chyba, że coś w nocy będzie dalej dzwonić, no to wiadomo. A na razie, no fajnie. 4 godziny, 2 brania już zrobione. No jedna spina, szkoda, ale już do tego nie dopuszczę na pewno. Bo za bardzo się pewnie poczułem teraz w tej chwili i sobie holowałem. Jak holowałem, hamulec przykręciłem. Jednak trzeba dać rybom, niech one się wymęczą, a nie my. Także kolejne hole w nocy lub nad ranem. Hello. Gdzie kolejna rybka? Chyba jesiot. Ładny odjazd. Skusiło się na 3 ziarna kukurydzy i 3 dendrobeny. Blisko spod drzewa. No, może być fajny. Tak robicie pracę kija Monster Fishing. 3 metrowy 2,5 LB. Akurat taki krótki właśnie rzutów spod brzegu, fajnie, nie trzeba rzucać, ale chodzi z tym. Piękny kart. Jest nasz. No taka ósemeczka, ale silna. Widzicie, o. Najpierw szybko przeważymy, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Później szybka fotka.
7800. No fajnie, fajnie, silny bardzo. Szybka fotka i do wody. Rybka wraca do wody. Idzie kolejny. Tu będzie coś mniejszego. Wyholuję. To pokażę. Nie będę całego holu pokazywał, bo to sens. Czuję, że to coś nie jest duże, około tam 3-4 kg. Nieduży, 3,80 już po odważeniu worka. Od razu wpuściłem do wody. Go odczepiłem w tym, szybko zważyłem go i... No, zaczyna się regularne brania co godzinkę. Przed chwilą wyrzuciłem właśnie, no i na pelet i kukurydza. Na kuleczkę na razie nic, mam jedną wędkę na kulkę i na razie cisza. Zero. No ale bawimy się dalej. Piękny odjazd. Coś dużego, to że wszedł mi, kurde. Wszedł mi w prawą stronę, na CT. Ale coś fajnego jechał, tak. I poszła. Godzina 15. Konkretny odjazd taki, że wziąłem, zablokowałem rybę, a ona dalej tak jechała. Mam nadzieję, że to będzie ładnego, bo... No, ale czuję, że coś ciężkiego jest. No. Living the night life.
I już jest nasz. No fajny, kolejna taka ósemeczka. O, jak widzicie, ta się podbierak wciąga. Łowóz niedobry. Jeszcze ma ochotę baldzić, ale chyba już starczył. Będzie w końcu powoli, powoli dobieram się do tych coraz większych. Na co wziął? Na Sorsa. 14 podpięto połówką Dumbersa. Jeśli ktoś skojarzy kolor, będzie wiedział. Znana firma też produkująca filmy na YouTubie. No, no, nie wiem czy z 9 może nawet będzie ona. Ale się do woreczka, przeważymy go. Zaraz wam podam wagę. Waga do góry. O kurde, wyłączyła się. Zaraz ją. Kurde, ciężko mam w jedną ręku utrzymać. Teraz. No 11 kilo. 11. Odjąć około 300 gram, czyli 10700. Będzie. Szybkie zdjęcie i do wody. Dobra, i karpik wraca do wody. Powiem tak, Sors znowu zrobił robotę. Wydział rybkę powyżej 10 kilo. To jest taki jeden pewniaczek. Teraz założyłem drugiego pewniaczka. Teoretycznie. Jest to truskawka ryba, kuleczka. Z Invadera. Czyli dokładnie to jest Attila. Podpięta popkiem. Podpowiem Donaldem. Połóweczką. Znaczy, to jest dumbelsik. Połóweczka dumbelsika. Wtedy Sor zrobił robotę, teraz zobaczymy truskawka ryba, też na tym zbiorniku mi się bardzo to sprawdza, truskawka ryba, ten łamaniec właśnie i podpięty pop-upem. No i rzucamy i czekamy na kolejne efekty, zobaczymy czy truskawka rybka przyniesie nam jeszcze większą rybkę. Na razie jest 10700, to już jest fajnie, niech same takie już dyszki biorą, no to już będę zadowolony bardzo.
daleko, to jest takie korytko fajne, płynie. Lepsza woda, to w te korytko właśnie wrzucam zestaw. Czekamy. Co się dzieje? Przez chwilę miałem branie. Weszła mi znów w prawą stronę. Duża ryba. Coś mi od razu mi zerwało. Cały zestaw poszedł. Zdążyłem wędkę odłożyć i od razu druga. Odjazd. Tutaj nie pozwolę tam wpłynąć. Normalnie nie wiedziałem, co się dzieje. Jeden odjazd momentalnie, drugi odjazd. Dobrze, że to zerwałem, bo tutaj już bym tutaj nie zaciął. To jest to, co założyłem, truskawka, ryba, czyli dalej też skuteczna. Minęło już godzinka, półtorej godziny. Tak założyłem tą truskawkę, rybę. Jakby coś, jakby kolejna dyszka już. Silne te wrześniowe ryby. Ale silna. Kuźwa, jakie jaja teraz miałem, to masakra, ty. Leżę w namiocie branie, takie delikatne. Ciap, 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 ciap. I powoli, powolutku odjeżdża, powolutku odjeżdża. Chlas, zacięcie, idzie. Holuje, holuje, wpierdziłem się w zaczepy. I tak szurowo, szurowo, że mi zerwał. I zdążyłem tak zerwać, wiesz, zerwało mi się. Mówię, kurwa, wiesz. I odłożyłem wędkę, a druga wędka. Wrrr, idzie. Właśnie miałem odjazd pierwszej ryby. Weszła mi tu zaczepy, zerwała się. Dosłownie odłożyłem wędkę, momentalnie drugi odjazd. Także rybki zaczynają być aktywne.
Także jest kolejna rybka. Pokazuję szybko i do wody. Nie ma co czekać. Raz, dwa wypuszczamy. O. Taki fajny okaz. O, z 6-7 kilo. Ale go dokładnie przeważymy. Dziś każdą rybę ważę. Chcę dokładnie wiedzieć, ile na tej zasiadce złowię kilogramów. I góra. ,740, czyli 7100. Szybkie jedno zdjęcie i do wody. No i pięknie. Kolejny 7100. No tak jak widzicie, no dosłownie godzinka minęła od założenia truskawki ryby z Invadera. Mimo to, że reklamuję, po prostu tu mi się to sprawdza, miałem całe pudło, już mi się skończyło, kończy mi się w sumie, bo cały czas tego używam, mi się to sprawdza fajnie. Tak jak i Source Dynamic Bitesa. Nie ma żadnej reklamy, tylko po prostu mówię to, co się sprawdza. No i fajnie, walczymy dalej. Zaraz zmontuję zestawy, no jeden zerwałem, szkoda. Były dwie ryby naraz. Ale znów druga ryba już mi weszła w ten i nie wiem, co tam jest. Jakieś sznurki powieszane czy coś, że za cholerę nie można ryby stamtąd wyholować. No ale jest dobrze. Bawimy się dalej. Żeby nie było, kolejny raz. Już inna pepałeczka. Również truskawka ryba podpięta Donaldem, popkiem. Podlany jest fluorescencyjnym płynem o smaku ochotki. Tu już nie będę podać nazwy, bo nie chcę robić reklamy. Ale takich już dużo jest płynów. Jak dipów nawet o. I tak to wygląda. Haczyk dwójka, duży, kordy. White grip. I taki zestawik znów już ląduje w wodzie i czekamy na kolejne branie. Kolejny zestaw tuż na haku kurczanka, też z kordy. Tak to wygląda. No a tutaj idzie Source podpięty krylowym pop-upem z Adderkarpa. Tak to wygląda. Ucinka, ciężarek i też idzie tutaj do wody. No, mam nadzieję, że kurde, nie wpłynie mi żadna ryba tutaj w to w prawą stronę. Już dwie ryby tu straciłem. Tak jak widzicie, tu jest taka przeprowadzona lina. Każda ryba, która bierze, od razu mi ucieka tu w zatokę. I nie wiem, od tej liny coś tam wystaje. O, piękny amurek se płynie. Nie wiem, czy go nie dam rady go załapać. Już mi zniknął. Fajnie się słoneczku pokazał. Tu jeszcze jest właśnie zatoka amurów. Fajne amury chodzą, tylko że w tej chwili cały czas obserwuję, to one górą chodzą. W ogóle nie chodzą, tylko cały czas przy wierzchu pływają. A już mi się nie chce bawić żadne zikrigi i tak dalej. No. Także tak tutaj widzicie, właśnie tu mi wpływa w tą zatokę. Już dwie ryby tu straciłem ładne. Cały czas w tym, dokładnie w tym jednym miejscu. Coś tutaj jest, o. Nie wiem, co tu jest pod spodem i cały czas mi się tutaj zaczep wchodzi i koniec. I już nie ma opcji, żeby wyholować rybę. No nic, rzucamy i czekamy na kolejne branie. Normalnie te ryby wiedzą, jak ja sobie szykuję jedzenie, to od razu jest branie. Kurde, postaram się następne branie nagrać. Jeśli będzie właśnie tutaj z tej wędki, to postaram się je nagrać, bo... O, jedzie.
Szybka waga, jedno raz wypuszczam, żeby będę pokazywać, bo za dużo będzie tego materiału. Minęła doba zasiadki. No, wyniki nawet ciekawe. Na 24 godziny chyba z 12 brań, z czego z 8 ryb czy 9. Największa na razie jest 10700, jakieś tam 7,5, 700, piątek, czwórek. No ale fajnie, już troszeczkę połowiliśmy, jeśli chodzi no, na dobę, no to jest dobrze. Byli tutaj u mnie chłopacy, siedzą też już ponad pół dnia, nawet jednej ryby nie złowili, także ja się bardzo cieszę ze swoich ryb. Noc przed nami, druga noc. Poprzedniej nocy były 3 brania, 2 ryby. No tutaj 2 spiąłem. No, szkoda mi ich, no ale trudno. Mam nadzieję, że tej nocy będą, odwdzięczą mi się większymi, albo szli do ich rodzice. Także no, nocka przed nami, jedziemy. Ja właśnie zjadłem się ten kolację, także jestem gotowy do holu dużych ryb, także bawimy się. Godzina 22. Standardowo jedna wędka. Tu blisko drzewka trzcin. Zestaw numer 3 zostawiamy na noc. 3 kukurydze, 3 dendrobeny zabezpieczone 3 robaczkami. Już zaczyna coś popiskiwać, a to za robaki coś ciągnie, a na spokojnie. Druga wędka przerzucona prawa na kulkę róży. Róża Invadera podpięta ananasem. Też z Invadera. Taki też mój, często się to sprawdza. No i lewa wędka, mój rodzynek, który zazwyczaj zawsze mi dużo fajne ryby, duże łowi. To jest kulka Sorsa 20, zadipowana w Sorsie, podpięta pop-upem różą. I tutaj na ten zestaw złowiłem największe ryby. No nic, zostawiamy na noc. 22, idę spać już, bo poprzednia noc miałem kiepską, nieprzespaną. Późno poszedłem spać o 24, na to pierwszej w nocy poszedłem spać dopiero. Także w tej chwili już mam 22, zawijam się do łóżeczka. No i miejmy nadzieję, że w nocy coś nas obudzi, ale dużego. Także widzimy się przy braniu w nocy lub dopiero jutro rano. Elo! Dzień drugi. Cała noc przebiegła spokojnie. Jedne popiskiwania, opadanie swingera na prawej ręce, a to tylko opadło i to wszystko. Dobrze, wyspałem się. Znów pełen energii na dzisiejszy dzień. Zaraz robimy kawkę. Przerzucamy zestawy już. Znów odsypiemy na świeżo. I będziemy działać. Mam nadzieję, że dzisiaj znów to samo połapiemy co wczoraj. Chociaż tyle co wczoraj, że będzie fajnie. Także dzień drugi zaczynamy.
piękna sceneria, woda paruje normalnie jak. Na dworze jest troszeczkę w miarę chłodno jeszcze, z 16 stopni. No 16 już nie jest tak źle, ale zapowiada się piękna pogoda, słoneczko już powoli zaczyna się przebijać. Także będzie fajnie. Na dzisiaj rybkom przygotować mi taką karmę do podsypania. Tak to wygląda. Szkalety, kukurydza, kulki. Wszystko zalane, zadipowane. Na słodko bardziej, kukurydza jest słodka. Miałem pelety też na słodko. Kulki na słodko, wszystko na słodko praktycznie jest. Troszeczkę jest zalane, ale minimalną ilością halibutem, żeby troszeczkę przełamać smak. Ale większość jest na słodko. No, pachnie aż. Szkoda, że nie szli przez kamerę. Ale fajny zapaszek, już jest zasypane. Myślę, że zestawy przerzucone. I czekamy teraz na branie. Kawusia już prawie spita. Czas teraz na siadanko. Dzisiaj na siadanko jajeczka na twardo. Także skąsimy. Mam nadzieję, że ryby poczekają aż zjem, a później już mogę zacząć brać. Godzina 10. No już od 14 godzin nie było brania. Trzeba zacząć kombinować. Właśnie już porobiłem nowe przypony na mniejszych hakach, dłuższe, na cieńsze i plecionce. No wczoraj łowiłem na hakach czwórkach i były brania. Później pozmieniałem na dwójki, żeby pewniejsze mieć hole i tak dalej, i przestały brać. Także trzeba kombinować już zacząć. I też z kulek przejdę teraz na pelet. Pelet szybciej pracuje, także no trzeba kombinować, bo jeśli nie kombinuje i czeka się na nie wiadomo co, no to o. Rybka chodzi, tylko że trzeba jej dobrze wszystko podać. Taki oto zestawik wędruje dokładnie tutaj pod te drzewko. Drugi identyczny, tylko z peletem 20 powędruje. Tu też jest zasypane. Już widać, że ryba chodzi. No i rzucamy i czekamy. Zmieniliśmy wszystko, przypony nowe, wszystko jest pozakładane, nowe haki. Także. Właśnie pracuje dip, ten fluorescencyjny. Polałem dumbbellsa. Ładnie. Tworzy chmurę naprawdę konkretną. Ciekawe jak długo będzie smużyć. Czyli jakoś działa ten, jednak ten fluorescencyjny dip. Cały czas ładnie pracuje. Uwalnia się cały czas, no tak tutaj widać ładnie. Cały czas uwalnia smugę. Wszystko idzie w dół. Czyli tak typowo do popapa polać. Lub dumbbellsa właśnie. Wtedy ładnie to będzie cały czas spływać na kulkę, która jest podpięta właśnie takim dumbbellsem. Trochę to jest w smaku ochotki, ten dip. No stosuję, polewam, wczoraj mi to robiło robotę, nie wiem czy akurat to robiło robotę, ale wczoraj były efekty, dzisiaj już jest troszeczkę gorzej, już mam godzinę 13, dalej nic, żadnego brania. Także no nie wiem, coś jest nie halo chyba z rybkami. A ogólnie po wisku widać, że ludzie za bardzo nie łowią też. Jest dzisiaj sporo ludzi, sobota, wiadomo, praktycznie 60-70% stanowisk jest zajętych.
my czekamy za swoim braniem. No i później jeszcze powiem, jak długo pracował ten dip. Jeśli ktoś będzie chciał wiedzieć, co to za dip jest, no to wtedy niech napisze w komentarzu. Wtedy postaram się odpisać lub wiadomości prywatnej na fanpage'u. W końcu po 20 godzinach pierwsze branie i to coś konkretnego. Po 20 godzinach bez rybia. No taka 4,5-5 kilo. Ale jest w końcu coś. Zaczyna tu pływać. W ogóle zauważyłem właśnie, że już dalej na stanowiskach też zaczęli ludzie łapać. I tak czekałem właśnie, kiedy u mnie uderzy. Jest dobrze. Szybka waga i do wody. Rybka ma 4,65, niedużo. No odjąć jeszcze worek 35 deko, czyli 4,30. W końcu coś zaczyna się dziać. Miejmy nadzieję, że to jest dopiero początek. Na co wzięło? Source podpięty dumbersikiem małym. Ale nawet nie wiem, co to jest za dumbers, nie pamiętam. Także czekamy na kolejne branie. W końcu pierwsze branie po 20 godzinach, no masakra. Ale jest już dobrze. Kończymy drugi dzień zasiadki. No niestety, tylko jedna ryba dzisiaj padła. No ciężko, ciężko. Dzisiaj jakoś, nie wiem, te ciśnienie spadało strasznie. Nie można było się dostać tej ryby. Jedna ta 4300 dokładnie miała. Rybka padła. Nic, no walczymy dalej. Jeszcze mamy całą noc przed nami, chociaż na noc już teraz nie liczę. Bo w tej nocy naprawdę coś straszna lipa. Jutro jeszcze w dzień powalczymy. Mam nadzieję, że już to się wszystko ustabilizuje, ta pogoda i zaczną brać te ryby. A na razie mamy 22 godzinę. Także zestawy przerzucone, zawijam się do łóżka, mam nadzieję, że centralka zagra mi w nocy i coś jeszcze, jakiś haul nagramy nocny, a jak nie, to widzimy się jutro rano, dzień trzeci, elo. Dzień trzeci,
Niestety noc nic nie pokazała. Miałem o 5 rano branie, mały taki szkrabik 2 kilo. Go wyholowałem, od razu w wodzie go odczepiłem. Zaspany jeszcze byłem, mi się już nie chciało na matę wyciągać. O 7 rano znów poprawiło to samo. Tu wszystko z brzegu, zaraz za mną. Tylko że opuścił swinger na sam dół. Czekałem aż podniesie, niestety już nie podniósł. Także no robię teraz w tej chwili znów siadanko. Kawusie już spijam. Zestawy przerzucone. Także teraz czekamy na jakieś brania. Mam nadzieję, że dzisiaj się ruszy, bo wczorajszy dzień był tragedia. Jedna ryba, tylko 4300. No nic, nie poddajemy się, walczymy do końca. Dzisiaj jeszcze mamy, jeszcze przed nami jest około 8-10 godzin. Jeszcze 10 godzin łowienia mamy. Także mam nadzieję, że jeszcze coś się uda fajnego złowić. Tyle. Ładnie, coś niedużego. Kolejny około 4 kg. Tak, że go nie wyciągam, od razu go odczepiam. Ale w końcu jest kontakt z rybą. Tak, za 3 kg. Truskawka, ryba, podpięty mały dumbbellsik. Połóweczka dumbbellsika, żeby to lekko uniosło. Kulka H12, 14 była skapka ryba. Kolejna ryba niestety. Wiem, że tym razem duża, bo już widziałem. Około 10 kg, albo i więcej. A znów wylądowała w tym sznurku. Próbuję wziąć wędkę pod tym sznurkiem. No nic, niestety muszę znów zestaw porwać, bo nie ma opcji innej. Jest jeszcze kolejna rybka. Chyba nieduża, mniejsza na pewno już poprzednia. Ale już tutaj nie dałem wejść pod prawą linę. Dobra, rybkę wyholuję, zobaczycie ją. Już mam mało pamięci na karcie, także. Szybka waga rybki. Nieduża, jak obstałem około 4 kg. 4,95 kg. Odjąć
Teraz sprawdzimy, ile wypuszczamy szybko, bo już mi zostało 4 minuty na karcie, także wypuszczam i czekamy na kolejne. We'll be right back.